Nie ma się co pchać. Bez pośpiechu, owieczki. Pogadajcie sobie. Cieszcie się życiem, póki możecie, bo już niedługo będziecie baraniną. Co się stało? Silnik wysiadł. Nie doleciałem. A te strzały? Jakiś Samarytanin usiłował pomóc. Co? Naraziłeś naszą organizację. Zamelduję o tym. Coś ty. Ten Samarytanin to słynny Simon Templar. Święty. W roli głównej Roger Moore. Fałszywa hrabina. Scenariusz. Reżyseria. Tu wóz 234710. Daj mi Paryż. Anjou 3796. Hello. Yeah. Interesuje mnie finał. Święty? To źle wróży. Czekaj na rozkazy. Centrala? Chamonix 703. Hello? Yes? Muszę rozważyć sytuację. Podałeś mi wszystkie fakty? Powtórz główne punkty. Dobrze. Już wiem. Oto, co zrobimy ze świętym. Thank you.
Czcigodny obrońca prawa, inspektor Teal ze Scotland Yardu. Wejdź, Claude. Nie rozumiem jednego. Tylko? Nie kpi. Oddaję ci przysługę. Nigdy ci tego nie zapomnę. Nie rozumiem tylko dlaczego. Dla łapówki? Jakiej? Parę butelek koniaku? Trzy gwiazdkowego? Cztero. I dostarczę go nie do Yardu, tylko do domu. Samolot był zarejestrowany na firmę Air Mobiles Limited z Blackbush. Wynajął go... Czterogwiazdkowy? Obiecałem. Miles Chapman, 57 Embassy Court, Chelsea. Będę twoim dłużnikiem. Nareszcie. Nie panikuj. Dobrze ci mówić. To ja miałem wypadek. Będzie śledztwo. Eksperci zbadają wrak, znajdą różne rzeczy. Będą zadawać pytania. Wymyśl odpowiedzi. Wszystko pod kontrolą. Templer mnie widział. Interes diabli wezmą. Dostaniemy po 20 lat. Jesteś nerwowy. Tchórz. Milcz. A co ty zrobiłeś? Czemu diabła... Miles, proszę. Odpręż się. Wszystko jest pod kontrolą. Spokojnie. Posłuchaj. Miałem rację. Templer coś znalazł. Czekaj. 3 minuty. Łatwiej pójdzie, kiedy będzie zajęty. Z inspektorem Tealem, proszę. Mam wiadomość. Jestem na Embassy Court. Martwy pilot.
Gotowe? Tak. Idziemy. Mirej? Proszę wyjść, panie Templer. Czekaj, sprawdzę. Zszedł schodami, kiedy wjeżdżaliśmy windą. Wóz jeszcze stoi. Na Gzymsie za oknem? Zaraz. Ja otworzę. Strzelaj. Nadal tam jest. Biedny Klot. Chwileczkę. Warto było poczekać. Anglik czy Amerykanin? Anglik. Jestem zwolennikiem wspólnego rynku. Jest pan szarmancki, ale czego pan chce? Pani ma na imię Mirej? Nie, Iwet. To komplikuje sprawę. Proszę wejść, może je uprościmy. Dziękuję. Przepraszam za strój, ale położyłam się nad ranem. Kawy? Chętnie, proszę.
Zna pani Mirej? Tak, mieszkała ze mną do ubiegłego tygodnia, ale znalazła mieszkanie. Jest pan jej znajomym? Nigdy jej nie widziałem. Przyjaciel prosił, żebym ją odwiedził, będąc w Paryżu. Jest pan sam? Tak. Nikt nie powinien być sam. Chętnie pokażę panu Paryż. Dziękuję, będę zachwycony. Mam wiadomość dla Mirei. Skąd pani to ma? Z La Chatte Enragée. To elegancki lokal przy Pigalle. Wieczorem znajdzie pan tam Mirei. Pan Templer to istne utrapienie. Co powiedział? Przyjdzie do klubu. Szuka Mirei. Dopilnuje, żeby ją znalazł. Chamonix 703. Hrabina de Busser. Dostawa zgodnie z planem. Zatrzymaj świętego w klubie do przybycia Karla. To wszystko. Karl, skończyłeś? Nie, hrabino. To czemu przerwałeś? Przepraszam. Karl? Polecisz do Paryża. Dostarczysz towar Alzonowi i coś jeszcze. Tak, hrabino. Zabijesz Simona Templera. Szkocka z wodą. Już podaję. A gdybyś nie lubił kotów? Filozof. Kiedy nie ma się pieniędzy? Szukam znajomego. Nazywa się Miles Chapman. Nie mam pamięci do nazwisk. Do twarzy tak. Jak wygląda? Był tu kilka dni temu. Dziś go pan nie spotka. Dlaczego? Przychodzi raz w miesiącu, nie częściej. Tam jest ktoś, kto może wie, gdzie on jest. To hostessa. Mirei. Imię brzmi znajomo. Zapytam. Czego chciał ten facet? Szukał znajomego, jakiegoś Chapmana. Coś nie tak? Lepiej byś milczał. Przepraszam. Przyślij do mnie Mirei. Dobrze, szefie. Ten przy barze to właściciel? Po czym pan poznał? Oni wszyscy wyglądają tak samo. Jak to mężczyźni. Jak Miles Chapman. Zna pani to nazwisko? Tak. Opowiadał mi o pani. Dlatego tu jestem. Dziwne. Pokłóciliśmy się. Uderzyłam go w twarz. Właśnie. Chciałem poznać tę, która mu się oparła. Wybaczy pan? Oczywiście. Mirei, mam prośbę. Facet, który jest z tobą, to Simon Templer. Zatrzymaj go do zamknięcia. Czemu? Bo cię proszę. Jestem zmęczony. 300 franków.
Musi być ważny. Bardzo. Zrób to. Poznałam setki mężczyzn. Nie bardzo ich lubię, ale ty jesteś inny. Nie sądzę. Jesteś wyjątkowy. Z tobą mogłabym tańczyć całą noc. No to będziesz. Ale nie tutaj. A gdzie? Tu jest za głośno. Mnie się podoba. Niedaleko jest małe bistro. Moglibyśmy bliżej się poznać. Czemu chcesz mnie stąd wyciągnąć? Bo coś się szykuje. Lubię, kiedy coś się dzieje. To niebezpieczne. Alzą prosił, żeby cię zatrzymać. Boję się. Znalazł pan Mirej. Niezłe odkrycie. To Karl. Pokazuję mu Paryż. Bardzo ładny. Możemy się przyłączyć? Świetny pomysł. Mam ich mnóstwo. Ja stawiam. Kelner szampana. Ma pan gest? Ubiłem dobry interes. Nie ma to jak robienie pieniędzy. W czasach wysokich podatków trzeba być albo geniuszem, albo oszustem. Kolejny trup. Piękna śmierć. Obyśmy wszyscy mieli taką. Zamówię jeszcze. Nie, ja już odpływam. Chodźmy do mnie na śniadanie. Cudownie. Doskonale. Konam z głodu. Jestem zmęczona. Odwieź mnie. Nie psuj zabawy. Musisz coś zjeść. Weźcie płaszcze, a my złapiemy taksówkę. Rachunek. Jesteś moim gościem. Nalegam. Zapłacisz za taksówkę. Na mój rachunek. Proszę. Mam szampana w lodówce. Przynieś. Nie za dużo światła, przyda się nastrój. Włącz muzykę. Coś sentymentalnego. Nostalgia? Zawsze po szampanie. Także po Wagnerze. Żal mi ludzi, którzy nie mogą cieszyć się życiem. Wiesz, gdzie co jest. Znam Iwet od dawna. I to dobrze. Fakt. Tak jak Milesa Chapmana. Kogo? Milesa Chapmana. Niestety nie znam go. Szampan. Jak ja będę się jutro czuła? Okropnie. Moja kolej zatańczyć z Simonem. A po szampanie śniadanko. Mam nadzieję, że zdołam ugotować jajka. Mam nadzieję, że zdołam je zjeść. Myślałem, że masz mocną głowę, ale słaby żołądek. Miewam mdłości. Twoje zdrowie, nawzajem. Muszę zapalić. Pozwól. Dzięki. Co z jedzeniem? Pomóż mi, Mirej. Jasne. Siadaj. Pogadajmy. Chętnie. O czym? O fałszywych banknotach? Oczywiście. Czemu nie? Są bardzo dobre. Tak sądzimy. My? Moi koledzy i ja. Wielu was jest? Mała grupka. Ekskluzywna.
Nie lubimy obcych. Gdzie je produkujecie? W Szwajcarii. Gdzie w Szwajcarii? W piwnicy. Uwielbiam piwnicę. Tej nie zobaczysz. Jesteś zbyt pewny siebie. Rzadko. I nieprzyjemny. Więc zrób coś. Wstań, uderz mnie. Za dużo szampana? Popełniłeś błąd, wtrącając się. Co jest? Biedny Simon przecenił swoje możliwości. Odwiozę go do hotelu. Jadę z wami. Zostań. Iwet ma rację. Zostań. O co chodzi? Co Karl robi? Nie pytaj. I co z tą pewnością siebie? Miałem cię uderzyć. Chcesz jeszcze? Gdzie w Szwajcarii? Zamek. Gdzie? Nie w Szwajcarii. W Chamonix. Puść go. Zrób swoje. Za dużo hałasu. Wolę to. Łapią. Policja. W porządku? Tak. Za nimi. Czekaj pan. Simon. Myślałem, że jesteś z nimi. Jakżebym mogła? Wiejmy stąd. Policjant kazał czekać. Nic jej nie będzie? Śpi. Wypiła mojego szampana. Wiesz coś jeszcze? Tyle tylko, że Karl i Chapman przychodzą tego samego dnia, 10 każdego miesiąca. Karl przynosi walizkę. A Chapman ją zabiera. Tak. Znasz ich kryjówkę? Nie. Dostanę adres lub telefon w klubie? Możliwe. Wiem, że Karl przylatuje z Genewy. To niewiele. Przykro mi. Staram się. Przepraszam, byłaś wspaniała, a ty wyjątkowy. Weź. Proszę, nie psuj tego. Nie możesz wrócić do klubu. To ci pomoże zacząć od nowa. Dziękuję. Zrobisz coś dla mnie? Oczywiście. Wspomnisz czasem Mirej?
Rozumiem cię. Okna mają być na jutro. To już 3 tygodnie. Hrabina nie będzie zadowolona. Niepokoję się. Wiesz, który to hotel? Powiedział mi wczoraj. I wymeldował się. Może być wszędzie. Dałbym wszystko, żeby wiedzieć, gdzie jest. Lepiej mieć to za sobą. Dziwne. Co? Mógłbym skręcić hrabinie kark, a jednak... Boisz się jej. To Szuszu. Wraca z miłosnej eskapady. Kiedy dasz spokój paniom, brzydalu? Żeby tak to on porozmawiał z hrabiną. Będzie wściekła. Centrala, Chamonix 703, z hrabiną de Busser. Bardzo dziękuję. I co? Godzina oczekiwania. Przynajmniej zjem śniadanie. Ja też nieźle się wczoraj bawiłem. A dziś będzie jeszcze lepiej, kiedy dopadnę hrabinę de Busser. Głupie wykręty. Pieniądze zginęły. Maję Templer. Nie ma o czym gadać. A ty co powiesz? Templer nas nie znajdzie. Nie doceniliście go. Ja owszem.
Jaka szkoda. Myślałem, że policja cię zwinęła. Iwet? Skąd się tu wzięłaś? Nie jestem Iwet. A ja nie jestem Simonem Templerem. Oboje nie żyjemy, zaś to jest raj. Tak go sobie wyobrażałem. Mogę? Proszę. Iwet jest moją bliźniaczką. Obie zaczynałyśmy na ulicach Paryża. Iwet nie myślała o przyszłości. Ja, owszem. Poślubiłam hrabiego. Jak masz na imię? Nadine. Zagrałem ostatnią kartą. Przebiłaś i wygrałaś. Pozwolisz, że się rozruszę? Rób, co chcesz. W granicach rozsądku. Znam granice. Ładny dom. Lubię go. Jak kobieta o takiej pozycji została hersztem gangu fałszerzy? Potrzebuję pieniędzy. Mąż nic mi nie zostawił. Współczuję. Prócz zamku. Utrzymanie go kosztuje. Więc obrałaś drogę przestępstwa? Znalazłam znakomitego artystę. Gravera? Tak. Niestety zmarł. Przykro mi. Masz pecha. Będzie mi go brak. Ciebie też, Templer. Ale muszę pozwolić cię zabić. Bardzo mi przykro. Karl, zawołaj Maurice'a. Hrabino. Ucieka. Nie mogliśmy go zabić tutaj, za duże ryzyko. Udało się. Jak zwykle, kiedy sama coś planuje. Zająłeś się jego autem? Nie dojedzie, żeby do wsi. Upewnij się.
rozbił się. Świetnie. Raz zrobiłeś coś porządnie. Dziękuję. Spakujcie płyty i prasę drukarską. Przeniesiemy się do willi w Cannes, na wypadek, gdyby policja zaczęła pytać. Tak jest. Weź skrzynię. Maurice? Wypił za dużo wina. To się nazywa butelkowane w zamku. Nie pij, jeśli prowadzisz. Proszę. Co to? Nie cieszy cię mój widok? Naprawdę cię podziwiam. Szkoda, że będę musiał zabić mnie? Nigdy. Więc? To oczywiste. Policja? Ta. W Londynie. Dobrze, że się spakowałeś. Poznasz mojego przyjaciela, inspektora Teela ze Scotland Yardu. Głowa do góry. Nie będzie tak źle. Będę cię odwiedzał. Darmowy wikt i opierunek. Żadnych wydatków ani konieczności robienia pieniędzy. Wystąpili. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Czytał Jacek Brzostyński.